Jeżeli ktokolwiek namówi mnie 13 dnia miesiąca na to, żeby się spotkać, żeby wyjść z domu, ja przepraszam, ale odmówię. Dzień dobry, witam we Vlogmasie 13. Ja już jestem gotowa, ponieważ planuję jechać do centrum, aby kupić pierwsze prezenty już pod choinkę. Na noc byliśmy zmuszeni zamknąć salon, ponieważ nasz kot już wieczorem bawił się w ping-ponga z naszymi bombkami, więc bałam się tego, co się będzie działo nocą. Ale za to przespała z nami tak naprawdę calusieńką noc. Gdzieś tam w nogach się przytulała, więc było to też w sumie fajne. Zanim jeszcze pojadę, otworzę nasze kalendarze, więc serdecznie Was zapraszam. O nie, widzę, gdzie jest 13. Jak ja to mam niby wyciągnąć? Dobra, słuchajcie, albo to odegnę. To już trochę mi szkoda. No nie. Muszę to przycisnąć. No nie dam rady tego chyba wyjąć. O, jednak pójdzie. No. Hej. Nie chcę patrzeć, co tam jest. O! Proszę. No to ten kalendarz mnie trochę zaskoczył. Mamy tutaj produkt dla mężczyzn. Jest to krem do twarzy. I myślę, że to jest naprawdę fajna opcja, ponieważ nasi partnerzy mogą sobie też spróbować produktów z marki Kiehl's. No nic, idę podarować dzisiejszy prezent mojemu ukochanemu. No i oczywiście nie można zapomnieć o Twoim kalendarzu, tak? Proszę. No. Tu masz numer 13. Zobacz. Tutaj masz kurczaczka. Kota wystraszyłeś. Nie, 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 tutaj masz, tu. A jak ty mocno trzymasz ten kalendarz, ojeju. Trzymaj, trzymaj, żeby ci nie uciekł. Ostatni, proszę, kawalątek. No nie, nie musisz jeść tej folii, tam już nic nie ma, wiesz? To już do śmietnika idzie, wiesz? Nie jedz tego, ty, gamoniu. Szczerze mówiąc, to mocno rozczarowałam się zakupami na mieście, jest naprawdę dużo ludzi. Zaczęłam czuć się mocno niekomfortowo, więc stwierdziłam, że wracam do domu i nie będę już kombinowała. Zrobię po prostu zakupy online i przez internet zamówię prezenty, które mi brakują. Tak naprawdę to brakuje mi wszystkiego, bo nie kupiłam nic. Teraz pojadę na zakupy spożywcze. Także do zobaczenia już w domu. Jeżeli ktokolwiek namówi mnie 13 dnia miesiąca na to, żeby się spotkać, żeby wyjść z domu, ja przepraszam, ale odmówię i już Wam podaję powód. Pomijam fakt, że to jest zabobon, okej, ale nie mam powodu tak naprawdę, żeby w to nie wierzyć, dlatego że to mi się przytrafia. I niekoniecznie musi to być piątek. W dniu powtórki mojej komunii był to też dzień 13. Tego dnia potrącił mnie i mojego kolegę samochód i wtedy szliśmy razem za rękę z naszymi mamami przez pasy. Osoba na prawym pasie zatrzymała się, aby ustąpić tam pierwszeństwa, ale osoba na lewym pasie jechała bardzo szybko i nawet nie zorientowała się tak naprawdę, że na pasach ktokolwiek idzie, ponieważ obok też tam był skręt na prawą stronę i niestety wystarczyło iść o krok tak naprawdę szybciej, ja i mój kolega od naszych rodziców, żeby taka katastrofa się stała. Nic nam się nie stało, na szczęście, wszystko było ok. Jednak musieliśmy jechać do szpitala na przegląd, dostaliśmy zastrzyki i na szczęście dobrze wszystko się skończyło. 13 bodajże kwietnia albo marca, już nie pamiętam co to był za miesiąc, zdawałam prawo jazdy na egzamin i dostałam 13 numer samochodu. I co się stało? Miałam wypadek samochodowy. To była akurat dosyć skomplikowana sytuacja. Nie będę Wam wchodziła tutaj w żadne szczegóły. No ale egzaminu nie zdałam. Ja uważam, że to nie była moja wina i mimo wszystko instruktor, a raczej egzaminator uznał, że to była moja wina i że nie znam zasad ruchu drogowego, które tak naprawdę znałam. I wszystko niestety tak się potoczyło, że
No w ogóle, później sprawa miała takie miejsce, że chcieliśmy przeglądać kamery, bo nie wiedzieliśmy w ogóle, jak to się stało, ale już stwierdziliśmy, że odpuścimy, za drugim razem już zdałam prawo jazdy, wszystko było ok. No i kolejny dzisiaj dzień, 13. Później oczywiście też były jakieś takie głupie, błahe sprawy, które w ogóle nie przywiązałam tego wagi, no ale dzisiaj mamy 13. Nie dość, że od rana chodzę jak nabuzowana, nic mi nie wychodzi od rana, kłócę się tak naprawdę w domu, jestem agresywna, to jeszcze do tego pojechałam na miasto, była masa tak naprawdę ludzi, nie kupiłam nic, nie kupiłam żadnych prezentów, nie mam co dzisiaj pakować i jeszcze po drodze stwierdziłam, że zajadę do sklepu, ponieważ były mandarynki w dobrej cenie i stało się to. Skręcałam samochodem w lewą stronę, a telefon miałam na uchwycie w samochodzie. Niestety jakimś trafem uchwyt samochodu spadł na ziemię, razem z moim telefonem. I co ciekawe, on tak naprawdę się nie potłukł, czyli nic z nim się nie stało. Ale stało się w środku. W ramach pocieszenia dzisiaj pizza. Nie mam ochoty już na nic innego. Przerwałam nagrywać, bo akurat pizza przyszła. Nawet nie wiem, na czym tak naprawdę skończyłam, nawet nie chce mi się wracać już do tego, już zdążyłam się trochę uspokoić. Właśnie w tym momencie odstawiam jakby od nowa nowy telefon, a raczej stary telefon, ponieważ ostatnio akurat nie tylko mnie się popsuł telefon, więc potrzebowaliśmy akurat zastępczy, no i przydał się idealnie wręcz. Więc mam przynajmniej z czego korzystać i to jest jeszcze okej. Także tak naprawdę planem na mój dzisiejszy wieczór jest po prostu ustawianie telefonu od nowa, logowanie się wszędzie. Jeszcze w Danii jest naprawdę dużo aplikacji tak naprawdę, które są potrzebne i niezbędne. Więc no trochę czasu mi to na pewno jeszcze zajmie. To jest w ogóle robota, której bardzo nie lubię robić. I właśnie fajne jest w iPhone'ach to, że można tak naprawdę przyłożyć jeden telefon do drugiego, zmieniając na nowy telefon, nowy model, bądź po prostu inny model, że automatycznie wszystko jest wysyłane do tego drugiego telefonu. No, no niestety i obawiam się, że w ogóle tak teraz sobie myślę, czy ja w ogóle pozapisywałam sobie niektóre rzeczy, czy zrobiłam kopię zapasową. Dostałam jeszcze coś innego na pocieszenie, pokażę Wam. Takie pyszności w ramach dzisiejszego pecha. Teraz będę szukała prezentów, już mi z tego wszystkiego w ogóle głowa zaczęła boleć. Dla osób, które mieszkają w Danii, Sephora w tym momencie ma 20% na makijaż, raczej 20% zniżki na produkty do makijażu. Z tego, co widziałam dzisiaj w Sephorze, jak byłam, to właśnie ten zestaw, który był przed chwilą tutaj pokazany, z Fresh, był z promocja 40%, także to też była naprawdę dobra cena. Ja teraz zobaczę, czy jest coś ciekawego tutaj na Sephorze. No i oczywiście wypełnię kalendarz adwentowy i OLX-a. I na magazyn też jest 20% zniżki na kosmetyki. Nie pokażę Wam oczywiście, co zamówiłam, ponieważ moje vlogmasy ogląda moja rodzina. Ale jak już prezenty przyjdą, to pokażę Wam, jak ja je pakuję oczywiście. No i muszę sobie po prostu wzdechnąć za ten dzisiejszy dzień. Brak mi w ogóle komentarza na to, co się dzisiaj wydarzyło, więc będę musiała dzisiaj po prostu się jakoś odprężyć. W ogóle strasznie na tych zakupach dzisiaj zmarzłam, więc teraz siedzę poprzykrywana kocykami i jest mi naprawdę zimno. Mam nadzieję, że się teraz nie rozchoruję jeszcze. Inaczej niż tak naprawdę pech tego odcinka nie mogę nazwać. Czyli uhildy po duńsku. Nie mam siły i ochoty tak naprawdę siedzieć już dzisiaj przed kamerą. Wiecie, jak człowiek gdzieś tam smuci się, no to nie przychodzi to wcale tak łatwo i zdaję sobie sprawę tak naprawdę, że no dzisiejszy vlogmas jest chyba jeszcze krótszy, jeszcze nudniejszy niż przedwczoraj bodajże. Mam nadzieję, że mi to dzisiaj wybaczycie. No niestety czasem są i takie dni. Pech niestety i nieszczęście po ludziach też chodzi i dzisiaj był zdecydowanie to mój dzień, ale dziękuję Wam bardzo, że wpadliście, że obejrzeliście tego vlogmasa i serdecznie Was zapraszam na jutrzejszy. Mam nadzieję, że się widzimy i jeżeli ten film Wam się podobał, to oczywiście zostawcie mi kciuka w górę i będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli chociaż w taki sposób dzisiaj mnie wesprzecie. No. To do zobaczenia jutro. Pa!